Dzień dobry. Czy pan ostatni? Ależ nie, proszę pani, jestem taki ostatni. Widziałem gorszych. No i znowu musiałam tego dorodnego kaktusa tu spotkać. Za chwilę to on jeszcze kulce wypuści. Różyczka się znalazła. Łatki już dawno zrudziały i popadły. Różyczka chyba zakaźna. No też znalazł się tutaj. O, kwiatuszek. A ja tak myślałam, że te święta to będą takie fajne i takie wyjątkowe. Walentynki przecież. Walentynki? Co z tego, walentynki? No, a on to jest taki złośliwy, że pewnie jak cebulę kroi, to żadnej łzy nie uroni. Takie z niego bezduszne zwierzę. Proszę pani, nie kroję cebuli, bo nie wykonuję żadnych zbędnych czynności, ale pani zapewne, gdyby miała męża, to kroiłaby mu te cebule codziennie, żeby się tak za darmo wyślować. Ja już od dawna jestem sama. W związku być nie potrafię. Opiekować się nie umiem. No, mąż to taka odpowiedzialność. Miałam kota, uciekł. Miałam chomika, zdechł. A mąż nie potrafię. Udana, widać to koły bokiem. Ale ja myślałam, że ten dzień dzisiejszy to będzie wyjątkowy, taki, naprawdę. A pan, żeby no może miły, albo troszkę milszy, a tu taki szerszej się znalazł. Cicho, niech nie buczy, niech poczeka. Niech trzyma. Tylko niech nie myśli, że to z sympatii. Tylko tak, żeby cicho było. Żegnam.